przez moment poza dystansem Jason Radcliffe. Jakby ustawiający celownik, natomiast cały czas brakuje tego akcentu. Teraz próba prawy KSW bije jeszcze mocniej. I zobaczcie te emocje, to jest chłop, który ma 37 lat, to jest człowiek, który stoczył 39 pojedynków, a tutaj po tej wygranej ukląkł, widać łzy w jego oczach, ta radość rzucił teraz ze swoim trenerem Piotrem Bagińskim. Oj, będzie kara za to w Betecinie jutro, mam wrażenie. Awantura numer 2 ze strony Michała Materli, ale teraz bardziej zapaśnicza. Michał jest znany z tego, że lubi robić awantury w klatce, ale tutaj był wyrachowany, spokojny, on czekał, czekał, poczekał, wyczekał, przyłożył, Jason leży. Widzimy te fragmenty, które doprowadziły do końca tego pojedynku pod ciosem prawy bity przez Michała. To był początek końca tej walki. Ale świetny właśnie prawy w prawy. Wiedział, że groźną rękę ma Radcliffe. Radcliffe całą rundę nie użył nawet raz tej prawej ręki. A w momencie, gdy tylko zadał cios, ten mocny cross tą swoją prawą ręką, użył tej swojej najmocniejszej broni. Wyciekał to Michał Materla. Trafił, trafił i dobił. Czas na werdykt. Posłuchajmy. Panie i panowie, za nami ósma walka gali KSW 66. Walka, w której zmierzyli się Jason Radcliffe i Michał Materla. Walka, która zakończyła się po 4 minutach i 7 sekundach rundy pierwszej. Ladies and gentlemen, your winner by TKO. Michał Cipao Materla. It's all over. It's a knockout. Oh, Stosic delivers a big right hand there. An absolute demolition. Heavy hands here now. The referee stepped in, it's all over! Phil de Vries has retained the belt! But that's a big right hand getting finished! It's a knockout! Oh, it's a big right hand! It's all over! It's a knockout! KSW 67, live, only on Viaplay.